Witajcie moi drodzy, witam się z wami w kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj mamy vlogmas dzień 13, także święta tuż, tuż i wypadałoby się zacząć rozglądać za jakimiś prezentami. Dlatego stoję właśnie przed takim jednym z popularniejszych, bardzo popularnym sklepem w Wielkiej Brytanii z zabawkami, ponieważ przyjechałam tutaj, żeby znaleźć coś dla mojej 3-letniej bratanicy, może znajdę coś dla Oskara. No zobaczymy, ogólnie powiem szczerze, że taki to mamy duży asortyment, sprawdzam na stronie. Także wydaje mi się, że dla wszystkich coś tutaj znajdę, ale zobaczymy jak to będzie w środku. Zabieram was ze sobą. Trochę wam tam pokazałam jak to wygląda. Aktualnie idę do Kosty. Powiem szczerze, że trochę po pierwsze zmarzłam, po drugie potrzebuję wypić czegoś ciepłego, a po trzecie powiem wam tak szczerze, że ja tu myślałam, że znajdę coś dla każdego i nie pomyliłam się, ponieważ tak, były PlayStation, była PlayStation 5, była PlayStation 4, właśnie to były tylko gry na PlayStation 4, ale było PlayStation 5, ale problem był taki, że wszystkie były wyprzedane i to byłam serio lekko zszokowana, bo wszystkie były wyprzedane, a jak tak szłam i patrzyłam się na te wszystkie rzeczy, to sobie zdałam sprawę, że przecież Oskar się 90% tymi rzeczami już dawno nie bawi. On już nie interesuje się prawie w ogóle tymi zabawkami, wszystkimi tymi tego typu rzeczami, tylko bardziej właśnie pochłonęły go rzeczy internetowe, typu jakaś konsola, jakieś gry, jakieś nowe dodatki. No i ja byłam gotowa, już tutaj powiem szczerze, że coś tutaj głębiej pomyśleć, jeżeli chodzi o tą konsolę 5, bo on coś tam wspominał, że chce. Mój tata widzę, że on jest taki skłonny mu ją kupić, ja też bym z niej korzystała. Ale powiem wam tak szczerze, że wszystkie po prostu były wyprzedane. Poza tym było serio bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy. Na pewno dużo dla małych dzieci. Dużo na małych dzieci, szczególnie dla dziewczynek, po prostu tyle tam było lalek i zabawek, że ja nie ogarniam aż tylu bajek, ile tyle bajek po prostu jest nowych i po prostu do każdej tej bajki było mnóstwo różnych lalek, dodatków, ubranek, serio, raj dla małych dzieci. I tutaj też myślałam, że może kupię coś dla mojej bratanicy 3-letniej, bo ona teraz głównie chyba się Angry Birdsami interesuje, ale szukałam tych Angry Birdsów i tych Angry Birdsów ja osobiście nie znalazłam. W takiej ilości rzeczy nie znalazłam żadnych Angry Birdsów, ale
Mimo to bardzo fajne rzeczy i na pewno tutaj zajrzę jeszcze przed samymi świętami. Jestem już w koście i powiem tak szczerze, że miałam w planach wziąć jakąś herbatę świąteczną, jakąś kawę świąteczną, ale po prostu były te wersje świąteczne, niestety problem był taki, że wszystkie były w takich wersjach smakowych, które po prostu ja bym nie wypiła, na przykład jakiś pieprzem cayenne, z jakimś chili, po prostu ja bym tego osobiście nie chciała pić, także postanowiłam, że wypiję po prostu miętę, żeby się po prostu rozgrzać i czekam na moją mamę, która jeszcze tam jest oskała, więc mam sobie coś oglądać. Wróciłam do domu, jak wyjechaliśmy ze Smith, to jeszcze byliśmy w polskim sklepie, żeby kupić składniki na sałatkę jarzynową, po części na bigos, tego typu produkty, typu kukurydza w puszce, groszek w puszce, majonez, musztarda, tego typu rzeczy, które po prostu można trzymać trochę dłuższy czas w domu. No ale wiadomo, rzeczy typu na przykład jakaś kapusta do oliwek, tak robimy w tym roku, w ogóle bez tego nie ma świąt. To muszę kupić wcześniej niż po prostu wcześniej. Także tego nie kupiliśmy, ale kupiliśmy rzeczy, które mogę po prostu przetrzymać trochę w domu i nic mi się takiego poważnego nie stanie. Potem byliśmy jeszcze w Pontlandzie, bo musiałam dokupić chemię, bo dzisiaj robimy wielkie sprzątanie. Dzisiaj zaczyna się sprzątanie świąteczne. Po prostu trochę się... Trochę zastanawiam się, jak my sobie z tym wszystkim damy radę, bo dzisiaj tak, myjemy okna, myjemy firanki, albo dzisiaj nie wiem, czy będziemy mieć firanek, ale ja muszę umyć to okno, które jest tutaj u mnie w pokoju, myję ściany, robimy wielkie odkurzanie, no po prostu robimy wielkie dzisiaj sprzątanie, także byliśmy w Poundlandzie po chemię. I moi drodzy, dzisiaj zaczyna się to wielkie sprzątanie. Ja wiem, że mamy 13 dzisiaj, a jeśli już mowa o 13, to dzisiaj otworzymy 13 okienko. Ale po prostu u nas trzeba zacząć wszystko szybciej, żeby na 24 i 25 wszystko było już na tip-top. Także co zrobić? Trzeba zacząć już wcześniej. I teraz otworzymy sobie kalendarz adwentowy, który mamy dzisiaj 13, czyli 13 okienko. I to strasznie ładnie pachnie. Tak kokosowo, nie wiem, bardzo ładnie pachnie. I to nie jest miniaturka, to jest, moi drodzy, Coconut Bath Bottle i the Bath Bubble. I tu mamy kostkę do kąpieli, ale powiem wam szczerze, pachnie tak pięknie, pachnie przepięknie i mimo, że to jest serio małe, to pachnie tak, jakbyście wlali nie wiadomo ile płynu do tej wanny. Świetnie to pachnie, ale pewnie ją sobie zostawiam do powrotu do PL, bo tutaj po prostu ta wanna jest jakaś dziwna, tutaj nie opłaca się jej zużywać. Także dzisiaj mamy kostkę do kąpieli, a my zabieramy się za sprzątanie, bo serio mam tego dosyć sporo. Oczywiście wam pokażę, jak to robimy. Muszę iść sobie po acze, nie wiem, czy mam acze tak swoją drogą, ale chyba mam acze, tylko ono jest na dole w kuchni. Muszę zabrać zmiotkę do kurzu, muszę zabrać papier ręcznikowy, także zaraz sobie wszystko zabiorę i zabieramy się za sprzątanko. No i dobrze, zaczynamy sprzątanie, ale najpierw przed przejściem do mojego pokoju muszę umyć wejście do niego, także muszę umyć całe te schody, w sensie schody nie będę miała, ale te ściany, schody odkurzę i dopiero wtedy wejdę do swojego pokoju i tam będę zacznę działać. Thank you.